Do Jezusa przyszli jacyś ludzie, którzy opowiadali Mu o Galilejczykach, których Piłat zabił, gdy składali ofiary. On im odpowiedział: Uważacie, że ci Galilejczycy, którzy to ucierpieli, byli większymi grzesznikami od wszystkich innych Galilejczyków. Otóż nie, a mówię wam, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Czy uważacie, że tamtych osiemnastu, na których zwaliła się wieża Siloam, i zabiła ich? Było większymi winowajcami niż wszyscy mieszkańcy Jeruzalem? Otóż nie, ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Opowiedział im taką przypowieść. Ktoś miał w swojej winicy drzewo figowe. Gdy przyszedł szukać na nim owocu, nic nie znalazł. Powiedział więc do ogrodnika: Już od trzech lat przychodzę szukać owocu na tym drzewie, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze wyjaławia Ziemię? Lecz on mu odpowiedział Panie, pozostaw je jeszcze na rok, a ja okopię je i obłożę nawozem. Może zaowocuje. jeśli nie, wtedy je usuniesz. Pan Bóg nas ostrzega przez to czytanie, że również jeśli my będziemy mieli nawrócenie takie powierzchowne, tylko cielesne, zewnętrzne, to cóż, stracimy ziemię, bo wszyscy umrzemy, ale nie zyskamy nieba wtedy. I wtedy jest podwójna strata, bo jednego czeknie będzie miał i drugiego też nie zyska. I stąd też Jezus w Ewangelii przypomina nam tą historię, właściwie trzy takie historie, trzy rzeczywistości. Pierwsza, zupełnie faktyczna rzeczywistość miała miejsce rzeczywiście, kiedy Piłat zamordował ludzi, którzy składali ofiary na ołtarzu. Modlili się pobożnie i nagle żołnierze Piłata, legioniści, rzymscy weszli, wyrżnęli wszystkich w czasie czynności religijnych. Także ich nawet ta modlitwa w ogóle nie uratowała przed śmiercią. Przypomina również historię tych jerozolimczyków, którzy siedzieli w wieży w, w Siloe, w miejscu obwarowanym, jakby w twierdzy, nagle wieża się zawaliła na nich. Czuli się zupełnie bezpiecznie, jakby, jakby było miejsce zupełnie niezdobyte, i nagle wieża zawaliła się na nich. I rzeczywiście nie ma miejsca na świecie tak bezpiecznego, które by nas ukryło przed zagładą. I po tych dwóch rzeczywistościach przypomina przypowieść przypowieść o drzewie figowym, które rosło sobie i rosło i rosło, ale nic z siebie nie wydawało. Było figą, która figę daje. I nie było żadnego owocu. I nagle ogrodnik już, zniecierpliwiony ten właściciel właściwie tego ogrodu, mówi do swojego ogrodnika, trzeba wyciąć to drzewo, bo ono wyjaławia ziemię. Jest zupełnie niepotrzebne. I to jest obraz ludzkiego życia, które cóż z tego, że rośnie, jak nie ma tu owoców nawrócenia. Nie ma tutaj tych wewnętrznych pragnień do tego, żeby być z Bogiem. Nie ma owocu błogosławionego, podobieństwa do owocu żywotu Maryi. I wtedy Bóg mówi, trzeba wyciąć takie drzewo, bo ono niepotrzebnie wyjaławia ziemię. Trzeba wyciąć takiego człowieka. Niepotrzebnie żyje taki człowiek, który nie ma żadnych nadziei na to, żeby on wewnętrznie się nawrócił. Moi drodzy, w naszym życiu doświadczamy takich rzeczy, że wchodzimy w Pana Boga, wchodzimy w religię, wchodzimy w wiarę, wchodzimy w sakramenty, ale jednocześnie gdzieś w środku, wewnątrz budzi się w nas pewien opór, nie za bardzo wierzymy w to, że to ma sens, albo zbyt powierzchownie tego podchodzimy, natomiast głęboko w duszy, w sercu, za czymś zupełnie innym tęsknimy. I skoro Ewangelia mówi o takich trzech rzeczywistościach, które tutaj powiedziałem, to też nie jest to bez powodu. Ci ludzie z Ewangelii, galilejczycy, składali właśnie swe ofiary Bogu, modlili się, byli w świętym miejscu, ale jak widać, z opowiadania Jezusa, patrzy Piłata, zarżnęli ich jak owce, i tak szatan ma dostęp do, do, właściwie do naszej duszy. Jeśli tylko się modlimy, ale nie ma wewnętrznej pokuty, to ta modlitwa jest właściwie żadnym zabezpieczeniem przed atakiem złego ducha. Tych osiemnaście osób, które schroniło się w warodnej wieży, cóż z tego, że oni się tam schronili, skoro ta wieża stała się dla nich grobem? I również zabezpieczanie się przed aniołem, niszczycielem niczego nie, nie da, nic nie pomoże, jeśli człowiek nie ma wewnętrznej wierzy, nie ma wewnętrznej twierdzy w sercu, jeśli nie ma nawrócenia i pokuty wewnętrznego, czyli takiego żalu prawdziwego za grzechy i pragnienia odwrócenia się od zła, a jednocześnie ogromna tęsknota za Bogiem. Nie uciekniesz przed zagładą ani do modlitewnego przekupstwa, ani do warodnej wierzy. Się nie schronisz y, swoich lęków czy swoich zabezpieczeń, jeśli człowiek wewnątrz swojej duszy nie jest nawrócony? Czy uratowało to Unię Europejską, y, że zabezpieczała się ekonomicznie na wszystkie sposoby, i już jak pani rozsiadła się nad wielkimi morzami, jak ta wielka nierządnica z apokalipsy? Czy to uratowało ich bydło czy ich owce, proszę bardzo, przed Anią niszczyciel i wszystko wybiera? A jak tak przyjdzie choroba na ludzi? To czy Unia Europejska też podniesie sobie taki. Taką deklarację, żeby wymordować wszystkich tych, którzy chorują na jakąś chorobę? Przed Bogiem nie ma ucieczki. Żeby nie wiem, jaki mądry człowiek sobie wymyślił jakieś zabezpieczenia, to nie, nie umknie przed tym. Bo Bóg wyśle Anioła i przyjdą choroby takie, że yy, nie pozbieramy się. I to jest takim wielkim memento dla całego świata. Te, na, te narody, które były najbogatsze, najbardziej rozsiadały się w swoim bogactwie, w tej chwili drżą ze strachu przed chorobami zwierząt. A co przyjdzie? Jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy. Natomiast Pan Bóg oszczędza nas, zobaczmy, i nasz naród też jeszcze oszczędza, bo są tu jeszcze ludzie, którzy potrafią całym sercem kochać Pana Boga. Co się stanie jednak ze światem, jeśli człowiek, jeśli świat się nie nawróci całym sercem do Boga? Jeśli dalej będzie lekceważył prawo Boże, jeśli dalej prawo ludzkie będzie ponad prawem Bożym. Czy będzie tak jak w Egipcie, kiedy Mojżesz wyprowadzał Izraelitów z Egiptu, też przyszły plagi najpierw. Straszne plagi na cały naród. Działy się straszne rzeczy. I tylko Izraelici byli oszczędzeni od tych plag. Dlaczego? Bo nie czcili sercem Boga nie tylko ciałem, ale też i sercem chcieli czcić Boga. I dopóki w nich była taka prawdziwa wiara, to żadna z tych plag dziesięciu ich nie dotknęła. I zobaczcie, i tak jest w naszym świecie, że tam, gdzie jest prawdziwa wiara, tam człowiek w swoim sercu jest niedotknięty plagą. W pewnym środowisku mój znajomy, ojciec, zaproponował swoim współpracownikom yy, udział w pewnych rekolekcjach. Zapraszał ich na pewne katechezy, nikt tego nie przyjął, bo każdy miał dobrobyt, każdy miał dobrze, każdy miał swój Egipt w swoim domu. I kiedy on się żalił mi, że nikt że nie przyjął tych zaproszeń na te katechezy czy na, na te rekolekcje, to ja mówię, poczekaj, przyjdą plagi, sami przyjdą. Bo jeśli nie nawraca słowo człowieka, to nawróci doświadczenie. Przyjdzie rozwód, przyjdzie choroba, przyjdzie cierpienie, przyjdzie zdrada małżeństwa, przyjdzie Coś takiego, że nagle się dzieci staną narkomanami, i wtedy rodzice przyjdą, bo gdzie pójdą? Tylko Bóg jest tym, który może człowiekowi pomóc. I chociaż jest to straszna prawda, ale to jest prawda, że kiedyś już zawala się taka wieża życia, wtedy człowiek nagle się nawraca. A mógłby tego uniknąć, gdyby nawrócił się na, na dźwięk Słowa, gdyby Słowo Boże w nim poskutkowało, byłoby naprawdę inaczej w naszym życiu, ale ponieważ my Słowa Bożego nie słuchamy, bo nam się wydaje, że ten mit wielkiego świata wspaniałego jest o wiele ważniejszy. Dlatego też w życiu niepotrzebnie bardzo dużo cierpimy. Bardzo dużo cierpień jest niepotrzebnych, takiej niepotrzebnej pokuty, ponieważ słowo Boże do nas nie dociera. Jezus opowiada w tej przypowieści o czymś bardzo takim prawdziwym. Przez trzy lata figa nie dawała owoców. Żyła tylko dla siebie samej. Nic nikt z niej nie miał, na pewno też właściciel ogrodu, czyli sam Pan Bóg. Ale kiedy pojawił się nawóz ogrodnika i ogrodnik przywiózł ten nawóz, ten gnój, obłożył figę, nagle figa zakwitła, od razu były owoce. I tak samo w naszym życiu, kiedy się pojawia nawóz, pojawia się coś zgniłego, coś się rozwala, coś umiera, coś śmierdzi, wtedy nagle dzie do Boga już kwitniemy w modlitwie. I za chwilę również owoc nawrócenia. Na dwa tygodnie przynajmniej. Ale później, może jak się nam polepszy, to znowu odejdziemy od Pana Boga, bo znowu nam odrosną. Pośladki i już będzie inaczej. Wtedy wszyscy się nawracają, kiedy jest źle. Są takie bardzo folklorystyczne nawet yy, określenia, że jak śmierć i tutaj trzy kropki, to wtedy do pokuty dopiero. I tak jest również z człowiekiem, z każdym z nas, że jak jest źle, to wtedy się nawracamy. I ta opowieść właśnie mówi o czymś takim: ten nawóz to zepsucie, to grzech, to cierpienie, nieszczęście, załamanie, które spada na człowieka. I wtedy wrócisz na serio do Boga, jak życie zacznie ci cuchnąć. Wtedy od razu jest nawrócenie. Ale można byłoby tego uniknąć. Tych cierpień, nieszczęść, kłopotów wcześniej wróć do Boga. I wtedy nie trzeba nawozu, bo drzewo, które owocuje, nie jest obkładane nawozem. Gdy to wychodzi na jaw jednak, kiedy już Bóg nie ma żadnej szansy, bo już czeka i czeka i nie ma nawrócenia wewnętrznego, niestety musi pojawić się nawóz. Jan chrzciciel. Wskazywał na konieczność pokut. Chrystus pokazywał coś więcej. Pokazywał, dlaczego mamy pokutować. Ponieważ w naszych sercach jest bałwokwa, które ściąga zagładę. Motyw pokuty Jezus wskazywał w sercu. Natomiast Jego poprzednik Jan Chrzciciel palcem wskazywał na sumienie i mówi: O tutaj są ukryte wasze grzechy. I on tylko tyle mu. Że tu macie wasze grzechy ukryte w sumieniu. Natomiast Jezus pokazał jeszcze głębiej swoim palcem. Skąd się biorą te grzechy? Mówi z serca waszego, że głębiej niż sumienie jest wasze serce i tam rodzą się wasze grzechy. Bowiem grzech, zanim ujawni się yy, na zewnątrz, najpierw ma swoją, swoją historię w sercu. Tam się poczyna. W niektórych przypadkach może ta historia trwać ułamki sekundy. W sercu się pojawi pomysł i od razu wchodzi człowiek w grzech zewnętrzny. U innych trwa to kilka minut, kilka godzin, u niektórych całe lata grzech dojrzewa w sercu, zanim wyjdzie na zewnątrz. Zanim się ujawni jako nawóz. To wcześniej tutaj drzemy. Każdy grzech, który popełniliśmy zewnętrznie, najpierw popełniliśmy w sercu. Dlatego Jezus sięgał do serca, odsłaniał jego zawartość, wyprowadzając na światło nasze ludzkie nieczyste pobudki, demaskując grzeszne motywy i intencje, pożądania, określając je jako Grzech serca, grzech wewnętrzny. I całe kazanie na górze jest wielkim kazaniem pokuty na rozstrzygający temat: błogosławieni, czystego, serca. Tutaj już nie można się było usprawiedliwić, mówiąc: Ja tego nie zrobiłem, bo nie ma tego czynu. Albo przecież nic się nie stało, albo nie było czynu, nie było wypadku, więc dlaczego mam spowiadać się, czy wypowiadać, czy uzewnętrzniać grzech, który był tylko myślą, czy pomysłem, czy wyobraźnią, czy jakąś, jakimś pragnieniem? Jezus nie dawał się zwieść takimi wymówkami, ludzkimi zapewnianiami, że ktoś jest czysty, ponieważ nie ma grzechu uczynków. On mówił tak. Każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Tak jest napisane u Mateusza 5.28. Tak więc żywe słowo przenikało do wnętrza i stawało się sędzią myśli i zamysłów serca wewnętrznego. Jezus nie dawał się zwieść z tym, że ktoś nie popełnił jakiegoś czynu. On patrzył do środka, do, do wnętrza ludzkiego serca. Słowo Jezusa, yy, słowo Jezusa nie umknie wewnętrzna zawartość naszego serca. Bóg wszystko widzi, i nic przed Nim nie jest ukryte. Nie jesteśmy dość odłączeni. Od porządliwości, w szerokim znaczeniu tego słowa. Bo zwykle, kiedy mówimy o porządliwości, ludzie to kojarzą z szóstym przekazaniem. To nie jest tak. Porządliwość jest skłonnością do każdego grzechu, a nie tylko do tego przeciwko szóstemu. Katechizm Kościoła katolickiego, w punkcie 405, mówi, że porządliwość jest pozbawieniem pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta, jest zraniona w swoich siłach naturalnych. Poddana niemocy, cierpieniu i władzy śmierci, oraz skłonna do grzechu. I ta skłonność do grzechu jest nazywana właśnie konkupiscjencja, czyli porządliwość i ona jest takim łonem wewnętrznym, gdzie rodzą się grzechy nasze. Tak jak w łonie matki rodzą się dzieci, tak się tam w duszy, w łonie rodzą grzechy i ta, ten to łono się nazywa właśnie porządliwość. Porządliwość jest łonem macierzyńskim dla każdego naszego grzechu. W którym grzech się poczyna i rodzi. Dlatego też Jezus w pewnym miejscu w Ewangelii Świętego Mateusza mówi, że w czasach jego powtórnego przyjścia, kiedy on będzie się już zbliżał, to przyjdzie wielkie biada na tych, którzy nie umieją zobaczyć swojego grzechu wewnątrz, którzy wewnątrz się dopuszczają nieprawości, chociaż na zewnątrz wszystko jest w porządku, ale w środku dusza jest brzemienna grzechem. I mówi Pismo Święte w ten sposób, gdy ujrzycie ohydę spustoszenia zalegającą miejsce święte, biada brzemiennym i karmiącym w owych dniach. I tu Jezusowi nie chodzi o matki brzemienne i o karmiące matki mlekiem własnych piersi swojej dzieci, tylko chodzi o duszę, która jest brzemienna grzechem, czyli ukrywa swój grzech. Nie ujawnia go, ale ma grzech w środku. I o taką dużę, która już karmi swój grzech, czyli pieści ten swój grzech tak dobrze z tym grzechem, jak matce z dzieckiem. Aż tak już przy piersi jest, że nie oderwie tego grzechu od siebie. Mówi, biada takim ludziom, którzy są aż tak przywiązani do swojego grzechu, kiedy ja będę przychodził. O Ezechiaszu, królu Ezechiaszu czytamy w drugiej księdze kronik, że w pewnym momencie, kiedy się jakoś zbliżył bardziej do Boga, otworzył on bramy świątyni, która była zbezczeszczona. I kazał dokonać jej oczyszczenia wewnętrznego. Dlaczego? Bo dopóki ta świątynia stała i tam kult się dokonywał, ale w świątyni były różne graty magiczne, jakieś bożki, jakieś rzeczy, które ludzie czcili w sposób bałwochwalczy. Dlatego na cały naród przychodziły plagi, choroby, kłopoty, nieszczęścia, wojny. I ci ludzie wreszcie zorientowali się, że to jest z tego powodu, ponieważ wewnątrz świątyni były ukryte rzeczy nieczyste. Jezechiasz mówi, wszystko oczyście z tej świątyni, wszystko wyrzućcie. I lewici i kapłani zakasali rękawy, weszli do świątyni i zaczęli te graty wyrzucać. Wyrzucili te wszystkie paskudstwa i wrzucili do rzeki Cedron. Rzeka Kedron, Kidron, Cedron, znaczy po grecku tyle, co mroczna rzeka. Czyli do mroku, jakby do rzucili. I pisze Pismo Święte, że weszli także kapłani i lewici do wnętrza świątyni pańskiej, aby ją oczyścić. Cokolwiek nieczystego znaleźli w świątyni pańskiej, wszystko wyrzucili na zewnątrz. Wyrzucili na zewnątrz i wrzucili do potoku Cedron. Co to znaczy wyrzucić na zewnątrz? Ujawnić. Nie ukrywać. Jest zaś napisane, że oczyszczali aż osiem dni tą świątynię i dopiero po oczyszczeniu Ezechiasz wszedł do świątyni. Król dopiero po oczyszczeniu wchodzi do świątyni. I tak nasz król Jezus nie wejdzie do świątyni. Do serca, które jest wewnątrz brudne myślami i skalane uczuciami, złymi uczuciami. On nie wejdzie. On się zatrzyma przed Tobą, nawet na tej mszy Świętej, popatrzy Ci w oczy i powie że jesteś brudny w środku, masz brudne myśli, masz brudne yy, yy, grzechy wewnątrz, chociaż jeszcze nic nie zrobiłeś. Jesteś brudasem wewnętrznym, oczyść świątynię, bo inaczej nie wejdę ja, Pan Twój Zbawiciel. Grzech nigdy nie jest sprawą prywatną albo zewnętrzną. Jego działania nie da się ograniczyć tylko do jego właściciela. Podobnie jak zakaźnej choroby, nie da się też ograniczyć tylko do chorego, bo wirus po prostu jest wszędzie dookoła. Jeśli jeden jest człowiek chory, cała rodzina będzie chora. Cała rodzina jest chora, całe miasto jest chore. Całe miasto chore jest, cały naród jest chory. Jeden naród jest chory, cały świat jest chory. I od Twojego grzechu zależy wiele istnień. Ty grzeszysz, Ty pieścisz swój grzech, Ty go trzymasz na rękach. Ty masz go wewnątrz, cała rodzina będzie nieszczęście cierpiała, bo ty pieścisz swój grzech. Grzech nie może nad nami panować, jak mówi Biblia. Nie może rozsiadać się w sercu, jak w swoim domu, jak na fotelu. Tak nie może być. Wygań go. Święty Paweł mówi w liście do Rzymian w rozdziale szóstym: Grzech nie może panować nad Wem. Niektórzy mają tak duże światło wewnętrzne, znam takich ludzi, że widzą taką konieczność. Że zanim grzech się pocznie, zanim grzech doj dojrzeje do czynu, już idą z myślą grzeszną do spowiedzi i wyspowiadają się nawet z pragnień grzesznych i bardzo dobrze robią. Wyganiają grzech, zanim on się rozsiądzie. Inni niestety są pobłażliwi dla swoich grzechów i czekają, zwlekają, aż walną wreszcie w to błoto, wyjdzie ten nawóz z nich na zewnątrz, wtedy dopiero yy, kwiaty zaczynają się pokuty rodzić i próbują się nawrócić. Za dużo wtedy tracisz. A jeszcze innym szkoda utracić ten grzech i czekają ad z grecas, czyli, a kiedyś tam się wyspowiadam, dla takich skończył się już czas na Boże strafowanie. Pan Bóg nie będzie już upominał takich, którzy nie wierzą w to, że grzech jest ich nieszczęściem. Bóg nie ma słowa Bożego dla kogoś, kto kpi sobie z tego słowa. Serce nie zostało ogarnięte pokutą i dlatego pozostało jaskinią zbójców, jak mówi Biblia, przed przedsionkiem zgrozy, jak mówi Ezechiel, cuchnącym bajorem, Ciążą nieprawości. Tutaj już nie ma pomocy. Tu już musi dokonać się coś takiego, że to wyjdzie na miecz. I tu walka jest pełna goryczy, a zwycięstwo nieosiągalne. Walka jest bowiem wielokrotnie cięższa i smutna, gdy z na zewnątrz zwalczamy grzechy, ale sercem kochamy ten grzech. I co pewien czas wpuszczamy go do serca, bo tęsknimy za nim. Bo wydaje nam się, że grzech nas zabawi. Albo zbawi nas z samotności, że grzech będzie dla nas czymś przyjemnym i od czasu do czasu no, powinniśmy sobie trochę zgrzeszyć. Wtedy naprawdę Bóg stoi z daleka od takiego serca. Serce jest twierdzą i będzie zawsze atakowaną twierdzą, ale biada takiej twierdzy, która ma nie tylko zewnętrznych wrogów, ale i wewnętrznych zdrajców. I biada takiemu sercu, które jest atakowane zewnętrzną pokusą, ale w środku w sercu jest zdrajca i mówi: wpuszczę cię cichutko do środka, pogrzeszysz sobie, a później pójdziesz do spowiedzi. Tu jest Judasz wtedy, bo on nie chce Boga, tylko chce Grzechu. Co byście powiedzieli, gdybyście byli królami takiej twierdzy, gdyby w, waszych, w waszym pałacu był zdrajca, który wpuszcza nieprzyjacielskie wojska? Zabilibyście takiego zdrajcę. I słusznie byście zrobili. A dlaczego nie zabijacie takich myśli w swoich umysłach, kiedy przychodzi pokusa, a Ty mówisz, och, jak fajnie, że ta pokusa jest, puszczają ją do środka. Dlaczego wtedy tego zdrajcy nie widzisz? Który zdradza wtedy Boga, Chrystusa, za trzydzieści marnych westchnień, już nie powiem srebrników. Serce jest twierdzą zawsze atakowaną, na zewnątrz, ale biada takiemu sercu, które są już wewnątrz atakowane i ma zdrajcę wewnętrznego, na porządliwość. Aby osiągnąć zwycięstwo, Musimy przede wszystkim wyrugować wewnętrznego nieprzyjaciela, a nie zewnętrznego. Zewnętrzny nie wejdzie do twierdzy. Pokusa nie wejdzie, szatan nie dostanie się do serca, jeśli w twoim sercu będzie pragnienie świętości, pragnienie, żeby serce było należało tylko do Chrystusa. I nie ma innego Pana poza Bogiem, naszym Jezusem Chrystusem. Na zewnątrz składamy ofiary, jak owi Galilejczycy, modlimy się, ale wewnątrz ukrywamy osiemnastu zbirów w tej twierdzy. A 18 to jest sześć, plus sześć, plus sześć, trzy szóstki akurat. Zaważni się taka wieża, rzeczywiście pogrąży ich jak w grobie tych ludzi. Jeśli ty masz osiemnastu takich nieprzyjaciół w swojej armii, masz pychę, zarozumiałość, poniżanie siebie i innych, wywyższanie, dumę, porównywanie się, wzgardę, osądzanie, oskarżanie, obmowę, magię, wróżenie... Brak przebaczenia, nieczystość, żądze zemsty, chciwość, złośliwość i wreszcie lenistwo w dążeniu do Boga, jeśli masz takich osiemnastu szpiclów wewnątrz tam w sercu, to biada Twojemu sercu, bo ono upadnie. Nie wytrzymasz, kiedy przyjdzie pokusa. Legniesz tak, jak wół, kiedy walec po nim przyjedzie. Może powiesz sobie, nie potrafię pokonać tych nieprzyjaciół, mam ich może nawet więcej niż to, co wymieniłeś tutaj, Augustynie. Masz rację, nie potrafisz tego pokonać ale możesz ich wywlec na światło. Jak ów ogrodnik wyrzucił na zewnątrz ten nawóz i obłożył nim fidę, aż zaowocowała. Podobnie Biblia mówi o Jozułem. Kiedy Jozue wszedł do ziemi obiecanej i pokonał y, cały naród, wszystkie te narody, siedem narodów przeciwnych jemu, były również bunty. I pięciu królów zbuntowało się, wrogich, zdradzieckich, i napadło na jakieś miasto. Jozue pobił tych pięciu królów, całą armię rozgromił. Wszystkich nieprzyjaciół zabił, ale tych pięciu królów ukryło się w jaskini, w jaskini Makeda. I w tej jaskini on za zawalili tę jaskinię sobie kamieniami i myśleli, że tam są bezpieczni. I Jozue wtedy podszedł do jaskini ze swoimi wojownikami, kazał odrzucić te kamienie, wywrół tych pięciu królów, położył swoją nogę na nich na ich karkach, również swoim wojownikom kazał nogi położyć na ich karkach i ścinał im głowy własnym mieczem. I to jest obraz ścinania głowy Twoich grzechów, Twoich porządliwości. Człowiek ma pięć zmysłów, i w pięciu zmysłach, jak wie, jest pięciu królów, dokonuje grzechu. I zobaczcie, jest napisane tam w Biblii o Jozuego w dziesiątym rozdziale, że Jozue sam wziął miecz do ręki, natomiast swoją wojownikom, swoim kazał nogi postawić na ich karkach. I Jozue, w języku hebrajskim to jest to samo słowo co Jezus, tylko dla odmienności inaczej przetłum przetłumaczono. I Jezus również własnym mieczem, własnym słowem Bożym, ucina głowę porządliwości. jeśli ty wywleczesz tych królów na zewnątrz, z tej jaskini twojego serca. Jeśli ujawnisz tych królów, wiesz, Tak, to jest prawda, jestem człowiekiem chciwym. On wtedy bierze miecz i ścina tej chciwości łeb. Tak, to prawda, jestem nieczystym człowiekiem. Nie raz mi się zdarzyło, tylko w ogóle jestem człowiekiem pragnącym takich rzeczy. On ścina ten łeb. Tak, to prawda, jestem pyszałkiem, zarozumiałem, poniżam innych, wywyższam siebie. On bierze miecz i ścina łeb tej porządliwości. Ale to trzeba wywlec. Jeśli to jest ukryte w jaskini, jaskinia staje się jaskinią zbójców. I cóż wtedy, że ty składasz ofiarę tutaj, jak w środku jest jaskinia zbójców? Sam ich zniszczył Jozue I sam Jezus zniszczy naszą porządliwość, jeśli ty wywleczesz ją na wierzch. Nie ma takiego grzechu, z którym by sobie Jezus nie poradził. Chyba tylko ten, który Ty ukrywasz przed sobą i przed Nim. Jezus, jak Jozue, sam sobie poradzi z Twoimi wewnętrznymi pokusami. Gdy je zdemaskujesz, gdy je uzewnętrznisz. Nie bądź pobłażliwy, a nie litościwy dla grzechu. Przypomnij sobie tą bajkę Ezopa. To nie jest prawie, prawda chrześcijanin, ale bardzo mądrą rzecz powiedział. Jak jeden człowiek pewien y, poszedł zimą do lasu i z litości zobaczył, że jakieś zwierzątko leży zmarznięte, pod drzewem. I się ulitował nad tym zwierzęciem, mój takie zmarznięte czaje, ogrzać ciepłem. Wziął je sobie do serca, przytulił i swoim ciepłem ciała ogrzał, przyniósł do domu, ognisko rozpalił. To zwierzątko się poruszyło, nie zaczął głaskać, tak się ulitował, aż się wzruszał do łez nad nim. Nagle zwierzę się rozwinęło i cap, Była to żmija. I tak samo jest z twoim grzechem, kiedy je pieścisz, głaszczesz, litujesz się, dobrze ono się rozgrzeje. Dla, dla, dla grzechu czek nie powinien mieć litości. Czytamy w księdze sędziów, yy, gdzie jest opisany podział ziemi już zdobytej przez Izraelitów, że Izraelici nie wytępili swoich wrogów. Litowaliście, oszczędzali się. Lecz mieszkali z nimi po sąsiedzku, i w ten sposób oni odrośli i stali się cierniem w boku Izraela, jak mówi księga sędziów. Przysporzyli ogromne kłopoty Izraelitom. Trzeba nie tylko zewnętrznie uporządkować swoje życie, duchowe, spowiadając się z czynów, ale też i wewnętrznie przyjrzeć się porządliwości. Zobaczyć tych królów, zobaczyć swój nawóz, wywlec to na wierz. Bóg sobie z tym poradzi. Będzie owoc nawrócenia, będzie nawrócenie prawdziwe. Brudnemu sercu nie smakuje Boże Słowo. Gdy ktoś tylko oddaje zewnętrzny czyn, zewnętrzny grzech, ale nie widzi swoich wewnętrznych porządliwości, nie będzie szukał Boga. Biblia będzie u niego w domu zamknięta. Nie otworzy jej, bo go będzie odstraszało to. Bo brud wewnętrzny będzie mówił mu nie dotykaj, zostaw, to jest nudne. Idź za tym, co ciekawe. Zostaw, to jest trudne, idź za tym, co łatwe. Zostaw Biblię. To jest uciążliwe. Idź za tym, co jest ponętne. I tak będzie ci ten brud mówił. Biblia będzie w jego domu zamknięta, ale ściekowy kanał wizji może być wtedy otwarty. Nikt, kto wcześniej zanieczyścił swego ducha i swoje serce uczuciami gniewu, zazdrości, nieczystości, lenistwa, chciwości, nie będzie miał radosnego pociągu do modlitwy, do Słowa Bożego i do przyjęcia Jezusa do Eucharystii. Będzie go to nudziło i odstraszało. Toteż wsparcie dzisiejszym pouczeniem, bracia i siostry, nawróćmy się do Boga nie tylko ciałem, ale i duchem. Nie tylko się wyspowiadajmy, ale też uznajmy swoją grzeszność. Prośmy Boga z pokorą o oczyszczenia własnego serca. On naprawdę nam wszystko przebaczy, bo jest dobry i miłosierny. I tu na koniec przypomnijcie sobie pierwsze dzisiejsze czytanie. Kiedy Mojżesz, jeszcze przed wyprowadzeniem Izraelitów z Egiptu, stoi na górze Choreb. Choreb znaczy miejsce zniszczone przez słońce. Tam nic nie rośnie. Na kamieniach nagich i spalonych przez słońce on widzi krzew. Krzew bezlistny, bezowocny. I krzew już do tego, do, do tego płonie, ogniem. On ja się przygląda, patrzy, a tam jest Bóg, anioł Boży, mówi do niego w imieniu Boga Mojżeszu, mojżeszu chodź tutaj bliżej. Mojżesz się zbliża, patrzy, jak to jest możliwe, żeby taki powykrzywiany krzew, bezlistny, bezowocny, płonął obecnością Bożą. Dlaczego Bóg nie wybrał sobie pięknej, wspaniałej palmy na objawienie swojej obecności? Dlaczego sobie nie wybrał wspaniałego, pachnącego cyprysu? Albo Cedru, którego nie jedzą robaki. Dlaczego sobie nie wybrał rozłożystego platanu, tylko powyginany, nędzny, bezlistny i bezowocny krzew? Dlatego, że Bóg chciał powiedzieć Mojżeszowi: zobacz, jeśli ten y, każdy człowiek, który jest nawet powyginany, zniszczony, bezowocny i bezlistny, każdy człowiek, który uzna swoje życie za nędzne, nie jest dla mnie przeszkodą, żebym objawił się w nim ze swoją miłością. Byleby tylko ten krzew nie wstydził się swojej nędzy. Fajny.